Twoja telewizja. Mazowsze TV. Mamy zaszczyt rozmawiać z autorką wielu znakomitych powieści, opowiadań, a także twórczynią sztuk teatralnych oraz telewizyjnych, panią Katarzyną Grocholą, która w dniu dzisiejszym w powiecie warszawskim zachodnim spotka się z mieszkańcami. Pani Katarzyno, wszystko ma swój początek. Ciekawi mnie to, jakie były pani początki z książką, sztuką ogólnie pojętą, a w szczególności filmem i teatrem. Moje początki były wczesne, bo nam matka czytała z bratem, że tak się wyrażę, do poduszki serial pod tytułem Pan Wołodyjowski oraz Ogniem i Mieczem oraz Potop, z czego najbardziej lubiliśmy Potop. Przerywała w najciekawszym momencie. Mieliśmy wtedy 4 i 5 lat, więc mój kontakt ze sztuką niestety już jest bardzo długowieczny, zeszłowieczny. Wartało? No wartało, a z teatrem chyba pierwsze wspomnienia moje jako dziecka. No dosyć są koszmarne, ponieważ ojciec mnie wziął na sztukę z Tadeuszem Łomnickim, znakomitym Majakowskiego, i tam była taki moment, kiedy wychodzi Łomnicki z klatki, staje na brzegu sceny i mówi do widowni: ludzie, nie ma tu nikogo, kto by mi pomógł, ratujcie mnie. No i ja, zanim mnie ojciec chwycił, byłam już przy proscenium. Ze wstydem wracałam na swoje miejsce, ponieważ wydawało mi się, że wszyscy powinniśmy pomóc Tadeuszowi Łomnickiemu, a nikt się nie ruszył oprócz mnie. Więc ja żywo reaguję, że tak się wyrażę. Płaczę na filmach. Dobry film, dobra książka. Książka ogólnie jako całość to jest efekt pracy twórczej. Na efekt pracy twórczej wpływa przede wszystkim pomysł. Pomysł, wyobraźnia, czasem fantazja oraz potok nieograniczonych, pięknych polskich słów. Skąd pani czerpać będzie ów pomysły do swoich książek? Wie pan co, no głupio odpowiem, ale właściwie jest to najmądrzejsza i prawdziwa odpowiedź. No z życia. Czy zatem te książki, które pani już napisała, czerpała pani faktycznie ze swoich doświadczeń, ze doświadczeń swoich znajomych? To nie o to chodzi, że to ja wszystko muszę przeżyć, że ja jestem dziennikarką radiową, albo ja jestem osobą bitą, albo ja jestem psem, któremu ktoś łamie ogon, prawda, albo ja jestem alkoholikiem. Tylko no, dzieją się rzeczy obok nas, które wszyscy widzimy, nie wszyscy robimy z tego użytek. No ale nie mam z czego czerpać. Myślę, że Hobbit też był napisany na podstawie tego, co autor widział, że się dzieje w życiu, a że przyoblekał to wszystko i wkładał w usta dziwnych postaci, no to już jest jakby inna sprawa. Thank you.
Dwie książki, z tych, które pani napisała, zostały zekranizowane. Mówimy tutaj oczywiście, ja wam pokażę oraz Nigdy w życiu. Ciekawa mnie opinia z kolei taka, że, czy jest pani zadowolona z tych ekranizacji oraz czy te ekranizacje faktycznie odzwierciedlają to, co chciała pani przekazać swym czytelnikom? Wie pan co, Nigdy w życiu bardziej, ale muszę stanąć trochę w obronie, ja wam pokażę, uważam, że był dużo piękniejszy dom i były zwierzaki, których moja Judyta miała pełno, więc jakby to skompilować i połączyć, ale autor jest dosyć niewdzięcznym oceniaczem własnych dzieł. Podobała mi się sztuka moja, którą wystawiła pani Cywińska, pozwól mi odejść. I to rzeczywiście tam mi dreszcz chodził. Natomiast lubię swoich bohaterów, więc będę lubić wszystkie postacie kolejnych Judyt, które się pojawiły, a było ich 3 w ogóle, bo jeszcze był przecież serial. No bo to tak jakbym przestała lubić własne dziecko. Tutaj w Domu Kultury Uśmiech spotyka się pani z mieszkańcami powiatu warszawskiego zachodniego, w szczególności Ożarowa Mazowieckiego. Czy organizacja tego typu spotkań faktycznie przybliża czytelników do autora? Czy ogólnie to jest dobry pomysł? Wie pan co, na pewno mnie przybliża czytelników, a czy ja jestem przybliżonym autorem, to musiałby pan zapytać te dziewczyny, co siedzą z tyłu. Dla mnie to jest fajne, bo na ogół nie zdarza się, żeby ktoś, kto mnie bardzo nienawidzi, fatygował się i przychodził na spotkanie, więc dostaję taką fajną informację zwrotną, że to, co piszę, jest miłe, albo jest podnoszące na duchu, albo że też tak miałam, albo że też wróciłam do tego, żeby robić różne rzeczy, albo rzuciłam pracę, bo czeka na mnie coś lepszego, bo zawsze chciałam, nie wiem, podróżować na przykład, więc o tyle to jest dla mnie bardzo miłe. Czyli możemy liczyć, że w czasie tego spotkania poznamy trochę ciekawych informacji na pani temat, a pani temat życia prywatnego, jak i zawodowego. No i jeśli ktoś mnie o to zapyta, to nie uchylam się od odpowiedzi. Pani Katarzyno, dziękuję za rozmowę. A z Domu Kultury Uśmiech pozdrawiam oczywiście dla Mazowsze TV Michał Dudek. Z uśmiechem. Twoja telewizja. Mazowsze TV.